Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, tego newsa powinienem już dawno zrobić, ale darujcie mi, po prostu to było tak dla mnie zamotane, że <laughs> kurczę, mogłem się w tym wszystkim odnaleźć. Ale dzisiaj robię, bo sporo ludzi właśnie prosiło mnie o to, że nie wiecie do końca o co chodzi z tymi konkursami. Otóż, zaczynamy od początku i mam nadzieję, że się nie zamotam w ogóle w tym całym newsie. Yy... Wargaming organizuje coś, co nazywa się Miesiąc Świata Wargaming. Co to oznacza? Że przez cały miesiąc styczeń będziemy mogli, wykonując różne zadania, zdobywać punkty i za te punkty później dostaniemy złoto, kasiorę, sławę, czołgi, panienki, wszystko co tam się nam zamarzy. Otóż moi drodzy, nagrody są takie, że każdy uczestnik, to jest w sumie najważniejsze z tego wszystkiego. Każdy uczestnik tego konkursu, który zdobędzie więcej niż 200 punktów, dostanie 1000 golda. To jest bardzo, bardzo fajna wiadomość. Ja żałuję, nie miałem czasu, słuchajcie, tak się tym wiadomo, jest po świętach. No ja również, ponieważ mam trochę zajęć, no to nie mogłem się tym zająć. No ale teraz. Może wezmę w tym udział, jest dziewiąty, spokojnie jeszcze te 200 punktów można zebrać, żeby te 1000 golda wyszarpnąć. I tak, o co w ogóle chodzi w tym konkursie? Tutaj są nagrody za punkty, możecie sobie przeczytać. Konkurs jest prawdopodobnie na całą Europę, więc ludzi, którzy wezmą w nim udział, będzie sporo. Nie sądzę, żeby to był konkurs tylko dla Polski. Więc tak, takie ciekawsze rzeczy. Pierwsze 100 miejsc dostaje nagrody nie tylko w goldzie, ale także jakieś tam inne rzeczy i to jest bardzo, bardzo fajne. Natomiast musicie wiedzieć, że że przepraszam, nie nagrody, tylko konkurencje są w obu grach, czyli i World of Warplanes, no i także World of Tanks. Ja nie gram w World of Warplanes, więc prawdopodobnie największe szanse na nagrody będą mieli ludzie, którzy grają w obie gry. Jest o co się bić, słuchajcie, naprawdę jest o co się bić, ponieważ nagrody są bardzo fajne. Do setnego miejsca dostajemy jakiś samolot premium P40. Mnie on w ogóle nie rusza, ale dostajemy czołg Premium KW220. Serdecznie Wam go polecam. 5000 Golda, co jest niezłą sumką. Później dostajemy inny samolot XF-4U-1 oraz typka 62 i 6000 golda, no i pierwsze 15 miejsc, no to jest, <laughs> słuchajcie, bardzo łakomy kąsek, typ 59, Messerschmitt 209 V, to mnie kompletnie nie obchodzi, ale typ 59 to jest coś. Dodatkowo 10 najlepszych graczy otrzyma klucz do testów w wersji beta gry World of Warships, Słuchajcie, no, to jest również bardzo łakomy kąsek, natomiast e, znaleźć się w tej pierwszej dziesiątce będzie diabelnie trudno, podejrzewam. I teraz, e, jak, na czym polegają te konkursy? Przepraszam Was za taką chaotyczną e, mowę, za takie chaotyczne przedstawienie tego, ale naprawdę nawalili tych informacji, kurczę, e, i nie wiadomo, co się brać. A więc tak, zadania punktowe. Konkursy kreatywne są filmowe, jak i... Dla grafików, dla rysowników i tak dalej. Pierwsze zadanie to się nazywa pracownia artysty, i musimy tutaj zrobić. Cóż trzeba zrobić? W ramach miesiąca zapraszamy do tworzenia grafik zawierających czołgi, samoloty oraz okręty. Na jednej grafice musi znaleźć się przynajmniej po jednej z każdych tych maszyn. Nie możemy doczekać się Waszych prac. Słuchajcie, co jest najważniejsze tutaj? Każdy uczestnik. Tego konkursu, nie wiem czy to jeszcze trwa, chyba tak. Każdy uczestnik tego konkursu dostaje, moi drodzy, 50 punktów. Czyli, jeżeli tutaj zrobicie tylko jakąś grafikę, no to kurczę, nie wiem, może chcielibyście poradnik jakiś, jak zrobić taką grafikę w Photoshopie, to może mógłbym zrobić kurczę żebyście mieli łatwiej. 50 punktów to już jest fajna rzecz, ponieważ wysyłacie tutaj tą grafikę i. Co się dzieje? Macie tylko 150 punktów do zebrania. A przypominam wam, że każdy, kto 200 punktów zbierze, dostaje 1000 golda. To jest naprawdę fajne. No i tutaj macie wszystkie te specyfikacje, te wymagania, przepraszam, czyli zawiera przynajmniej jeden czołg, samolot i okręt. Na jednej grafice musi znaleźć się przynajmniej po jednym egzemplarzu każdej z tych maszyn. Oraz musi być stworzona ręcznie lub za pomocą programów graficznych. Kurczę, no może trzeba by było wam zrobić taki poradnik, jak zrobić taką grafikę. Hmm, hmm, hmm. Dobra, pomyślimy o tym, napiszcie mi w komentarzach, czy ch chcielibyście coś takiego. Yy, chyba czas tego jest nieograniczony. Tak, do 30 stycznia, czyli spokojnie mamy czas na zrobienie poradnika, yy, jeżeli będziecie chcieli i tego wszystkiego. Zwycięzców wyłoni zespół do spraw społeczności EU na podstawie głosowania, wygra praca, która otrzyma na więcej głosów. To jest nieważne. Ważne, żeby, kurczę, otrzymać tutaj jak najwięcej. Moi drodzy, oczywiście musicie brać pod uwagę jedno. Ludzie, którzy zajmują się grafiką, albo ludzie, którzy mają znajomych, którzy zajmują się grafiką, zrobią niesamowite prace i no nie wiem, nie chcę was zniechęcać, ale 70 graczy, no to w Europie czy nie znajdzie się 70 grafików, którzy zrobią fajne rzeczy? No zobaczymy. Mam nadzieję, że te prace będą opublikowane, to nawet zrobię, kurczę, specjalny film, żeby ocenić i sobie tam pogadamy o tym. Okej. Okay. Tutaj jest link, gdzie trzeba to zamieszczać. Kurczę, nie wiem, ile ten news potrwa, bo dopiero jedno. Dobra. Jedziemy dalej. Następny to jest ten galeria, przepraszam, mistrzowie filmu. To się chyba tak nazywa. Mistrzowie sztuki filmowej, tutaj. No i cóż, trzeba zrobić film z World of Warplanes. Z tego co widzę, w ramach miesiąca, zapraszamy Was do zamieszczenia filmów przedstawiających Wasze zmagania w grze World of Tanks oraz World of Warplanes. O kurcze. A wszystko to pod szyldem współdzielenia oraz komunikowania się w drużynie. I więcej akcji, tym lepiej. No, czyli jakiś filmik zrobić możecie. I tutaj wysłać, i moi drodzy. O, niestety, zobaczmy. Kolejnych 140 graczy otrzyma 700, 300 punktów dla twórcy, 75 punktów dla każdego z uczestników. Nie może być ich więcej niż 4 na film. 4, przepraszam, na film. Czyli tutaj kurczę nie ma za, dla każdego. Tam wystarczy zrobić jakąkolwiek pracę i już się 50 punktów dostaje. Tu niestety no trzeba się znaleźć. W tej dwusetce, tak jakby. No, z tym filmem może być gorzej, ale możecie spróbować. Jedziemy dalej. Tutaj mam na forum. Wiem, że to wszystko. zaraz, 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 bo teraz chodzi o World of Tanks. Dobra. Kolejna rzecz. Punkty możemy zdobywać w grze co tydzień. Grając i robiąc najwięcej doświadczenia jakimiś czołgami. W poprzednim tygodniu były to tiery, chyba drugi i trzeci. W tym tygodniu, czyli od 9 do 15 stycznia, następujące jest zadanie: zdobyć jak najwięcej doświadczenia w bitwie Grand czołgiem 4 lub 5 poziomu. Kurczę, ciekawe dlaczego 6 nie dodali, jak się robi tego ISA 6, to by przynajmniej było. No dobra, jak najwięcej doświadczenia w bitwie Grand czołgiem 4 lub 5 poziomu. W grze World of Tanks oraz World of Warplanes. I tutaj macie miejsca. Jak się zmieścicie w pierwszym tysiącu, dostajecie 50 punktów. Czyli już by było 100, i do zrobienia tylko by było 100 punktów, żeby dostać 1000 golda. Bardzo fajna rzecz. Słuchajcie, jedziemy dalej. Tutaj jeszcze są inne konkursy. Otóż to, co nas minęło. O, minęło, przepraszam. To jest coś takiego. Stworzyć trzeba było grafikę i każdy uczestnik. 25 punktów dostawał Trzeba było zrobić screenshota z World of Tanks I wkomponować to Kurcze no No muszę was przeprosić Bo dałem ciała Rzeczywiście Nie miałem aż tyle czasu A ja mogłem wam zrobić też Taki samouczek Kurcze jak zrobić Tego screenshota I jak go wkomponować w screenshota z innej gry No dupa Ten konkurs już się nie liczy Ponieważ od 2 do 5 stycznia Miało być, ale liczy się następny konkurs od 6 do 11, i w tym można wziąć udział, i teraz o co chodzi. Waszym zadaniem będzie stworzenie pierwszej strony okładki czasopisma w pełni poświęconemu World of Tanks. Niezbędne elementy: tytuł czasopisma, slogan, grafika na okładkę oraz tytuły e, kilku artykułów. Reszta zależy tylko od Was. Każdy uczestnik dotyczy E, tylko poprawnych zgłoszeń, dostanie 25 punktów. Słuchajcie, jeżeli komuś z Was zależy na tym gwarantowanym 1000 golda, radzę robić te zadania. Są one dosyć proste. Jeżeli każdy może, no to słuchajcie, no nie musicie. Ja na przykład na pewno nie zamierzam się wy, yy, jakoś wysilać, no bo wolałbym jakiś tutaj <laughs> projekt stworzyć dla klienta niż na te 1000 golda. Ale każdy z Was może stworzyć jakiś tam. Projekt tej okładki i kurczę zdobyć te 25 punktów. Miesiąc świata to jest to już było. Ok, czyli chyba Wam powiedziałem wszystko na ten temat. Mistrzowie sztuki filmowej, pracownia artysty, dobra. I teraz tylko jest pytanie: Czy chcecie w ogóle brać w tym udział i czy chcecie poradniki, właśnie odnośnie robienia tych prac graficznych? Oczywiście nie jakichś tam zaawansowanych, ale takich, żeby w ogóle można było coś y, zrobić. Co jeszcze chciałem powiedzieć? No, chyba wszystko powiedziałem. Najważniejsze jest to, że możecie tymi czołgami grać teraz y, czwórkami i piątkami. To będzie do 15. Jeżeli się w tym tysiącu zmieścicie, no to 50 punkcików będzie. Bo trzeba było obliczyć, czy biorąc udział w tych gwarantowanych y, konkursach, czy uda się zdobyć kurczę, te 200 punktów. Może się uda. Będziemy mieli jeszcze trzy konkursy po 25 punktów. World of Warplanes yy, tam 50 punktów. Kurczę, może zabraknąć. <laughs> no ale zabawa może być przednia. Słuchajcie, mam nadzieję, że zrozumieliście, co ja tutaj mówiłem. Było to mocno zamotane. Jeżeli nie macie ochoty, to tego oczywiście nie lubcie, a jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, zadajcie je w komentarzach. Ja postaram się odpowiadać. No i to tyle. To jest koniec tego newsa. Gwarantowana jest 1000 golda za więcej niż 200 punktów.